Cześć. Jak często zdarza ci się, że masz poczucie, a wręcz pewność, że nie jesteś słyszana, że jesteś w jakimś towarzystwie i masz coś do powiedzenia i mówisz to, ale czujesz, że nie jesteś słyszana? Albo zupełnie przeciwnie. Mówisz i często słyszysz, że sposób, w jaki mówisz, jest zbyt kategoryczny, wręcz arogancki. Może nawet usłyszałeś, że trudno jest znieść ton Twojego głosu. To są dokładnie dwie jakby przeciwstawne wrażenia osób, które mają centrum gardła. Albo zdefiniowane, albo niezdefiniowane. O co tu chodzi w praktyce? Human design, jednym z elementów human design jest wiedza o centrach energetycznych. Tych centrów jest 9. Jednym z nich jest centrum gardła, które odpowiada za komunikację. I zależnie od tego, czy masz to centrum w tej Twojej indywidualnej mapie Human Design, to jest pokazane, czy to Twoje centrum jest zdefiniowane, czy niezdefiniowane, to zupełnie inaczej odbierane są Twoje komunikaty przez ludzi dookoła. I osoby, które mają centrum niezdefiniowane, bardzo centrum gardła niezdefiniowane, bardzo często skarżą się albo przynajmniej zauważają, to, że będąc w jakiejś grupie osób, często jako jedni z pierwszych mają jakiś pomysł, zwłaszcza jeżeli mają też zdefiniowaną głowę czy koronę, i mówią to od razu, ale zupełnie ten ich pomysły nie są podchwytywane, wręcz czasami ignorowane, a po jakimś czasie może być nawet na tym samym spotkaniu, ktoś inny powie dokładnie to samo i ta osoba jest usłyszana, to co mówi wzbudza podziw. I osoba taka, która ma to centrum niezdefiniowane, w takim momencie na pewno czuje frustrację, niezadowolenie, no bo przecież była pierwsza i czuje, że nie jest słyszana. I takich historii na pewno przytrafia ci się dużo, jeżeli masz to centrum niezdefiniowane, ale jest na to sposób. Jest na to konkretny, praktyczny sposób, jak sprawić, żebyś zaczęła być słyszana. Wystarczy poczekać. Poczekać na właściwy czas, żeby powiedzieć to, co do ciebie przychodzi. Najlepiej pozwolić, żeby osoby w Twoim otoczeniu wypowiedziały się na konkretny temat, pozwolić idealnie na chwilę ciszy, mogą być to sekundy, ale żeby był taki moment ciszy i wtedy zadać pytanie, czy chcecie usłyszeć, co ja mam do powiedzenia. I to tak wydawałoby się drobna zmiana podejściu do komunikacji Twoich pomysłów sprawi, że poczujesz się słyszana, poczujesz potęgę swojego głosu i swoich pomysłów. Zdaję sobie sprawę, że to na początku może być trudne, bo zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy masz ten pomysł, to masz też w sobie taką dosyć dużą presję wewnętrzną do tego, żeby to wypowiedzieć na głos. Ale spróbuj, jeżeli jesteś w grupie i możesz coś zapisać, to pisz sobie to gdzieś z boku na kartce, to do ciebie przychodzi, chociażby hasłowo, ale poczekaj, aż wszyscy się wypowiedzą i wtedy zadaj pytanie, czy chcą cię usłyszeć i zobaczysz, jak zupełnie inaczej będziesz odbierana. Jeżeli chodzi z kolei o tą drugą grupę, czyli grupę osób, które mają zdefiniowane centrum gardła, to co najczęściej słyszę,
to jest to, że te osoby żalą się, że są niewłaściwie, ten ich ton jest niewłaściwie odbierany, że bardzo często słyszą, że są zbyt aroganckie, że wypowiadają się w sposób zbyt kategoryczny, że ten ton jest taki narzucający. I niestety albo stety, to jest charakterystyka osoby, która ma zdefiniowaną centrum gardła. To na pewno ma bardzo dużo zalet, bo ciebie nie da się nie słyszeć, jeżeli masz to zdefiniowane gardło. Rzeczywiście może to ułatwiać współpracę, zwłaszcza współpracę w grupie. I tutaj jedyną właściwie taką najbardziej, najłatwiejszą do zastosowania sposobem na to jest po prostu zwracanie uwagi na Twój ton. Taka próba jego trochę takiego zmiękczenia, może czasami mówienie bardziej w formie pytań niż w formie kategorycznych stwierdzeń. Ale najważniejsze to jest właśnie ta świadomość Twojego tonu. I chyba na chwilę obecną to jest tyle. Jest mnóstwo różnych innych kwestii związanych z tym centrum gardła, bo to wyrażanie siebie i komunikowanie się jest różne zależnie od tego, gdzie masz tak zwane kanały, czyli gdzie masz połączenie z którym centrum. Na przykład tak dla ciekawostki powiem Ci, że osoby, które mają połączenie pomiędzy na przykład gardłem a centrum emocji, to mają tendencję do szybkiego wyrzucania z siebie emocji. Osoby, które mają połączenie gardła z głową, z umysłem, mają tendencję do takiego mówienia, zwłaszcza jeżeli ta głowa jest zdefiniowana, takiego mówienia z głowy, wyrzucania z siebie to, co przychodzi do głowy. Mówi się, że to, co w głowie, mają też na języku. I dużo jest jeszcze innych kwestii z tym związanych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o sobie, to zachęcam Cię do kontaktu i do indywidualnej analizy Human Design. Ale jeżeli już wiesz, że masz to zdefiniowane centrum lub niezdefiniowane, to spróbuj popraktykować po prostu na co dzień, bo Human Design to jest ogromny system wiedzy i fajnie jest wiedzieć, że masz to zdefiniowane, czy masz takie talenty, czy masz takie kanały, czy masz takie przepływy energetyczne, ale taka prawdziwa potęga tego systemu tkwi w jego stosowaniu. Dopiero w momencie, kiedy zaczynasz zauważać na co dzień właśnie te Twoje elementy z Twojej mapy Human Design i zaczynasz je zmieniać i widzisz, jak na tą zmianę w Tobie reaguje otoczenie i co się dzieje w związku z tym, to dopiero uświadomi Ci niesamowitą potęgę tej wiedzy i jak bardzo, używając jej na co dzień, możesz zmienić swoje życie, być bardziej skuteczna, odnosić sukcesy, zmienić i wręcz poprawić swoje relacje z ludźmi, zmienić sposób prowadzenia swojego biznesu i tak dalej, i tak dalej. Także stosuj, praktykuj i tyle. Dziękuję bardzo za to, że jesteś, za to, że oglądasz moje wideo i do zobaczenia. Postaram się w kolejnym wideo opowiedzieć o centrum, które odpowiada za stres i presję, bo tu też jest dużo takich ciekawych elementów, które można zastosować w praktyce.